Majdący, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Sky, gdzie się z Seven gadacie i pomówmy sobie z tym człowiekiem nieumarłym. Słuchaj, kim ty w ogóle Cun jesteś? Jestem Cun, tam, tarczownik Shora. Okej. Nakazał mi strzec Wiszbinowego mostu. Ale czekaj, aż to Bóg, nie? Dusze, których heroiczne czyny sprowadziły je tutaj. Godne, by wejść do dumnych komnat Shora. No może. Gdzie powitanie, w pełni zasłużone, czeka na tych, którzy w moim mniemaniu mają prawo dołączyć do Bractwa Honoru. Słuchaj, ścigam Alduina. Brzemienne w skutki zadanie. Wielu nie cierpliwiło się, by stawić czoła Czerwiowi, odkąd po raz pierwszy zastawił on swoje sidła dusz tutaj, na progu Sovngardu. Lecz Shor zapobiegł gniewnej rzeźni. Być może w swej mądrości przewidział twoją zagładę. Chcę wejść jako te męstwa. Nie jesteś jednym z cieni, które zwykle tędy przechodzą, lecz żyjącą istotą, która śmie wchodzić do świata umarłych. Jakim prawem żądasz przejścia? No słuchajcie, mamy w czym wybierać. Smocze dzieci, towarzyszowie, mistrz akademii, matka nocy, słowik. Może pójdźmy tutaj. Tu nie mam pojęcia, jakie są różnice w wątkach dialogowych, ale sobie to spróbujemy. Zobaczmy, czemu nie. Jesteś tu intruzem kroczący w cieniach. Shor cię nie zna. Jak to nie zna? Być może zanim to się skończy, zasłużysz sobie na prawo przejścia. Nie witam cię z otwartymi ramionami, lecz twemu zadaniu nie przeszkodzę, jeśli mój gniew wytrzymasz. Mogę wejść czy nie? Żywy czy umarły, nakazem Shora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most, dopóki nie uznam go godnym na podstawie... Jaki ustawaliśmy przy okazji towarzyszy, no Cun. Ach, niech ci będzie. Ja się zaspokoję, Cun. I tyle będzie z twojego cwaniakowania do mnie. Kurczę, nawet fajnie bije ten Cun. Może to go przekonało. No to wejdźmy sobie. Myślałem, że on będzie jeszcze bardziej wymagający, a się okazało, że jest całkiem przyjemny. Fajnie atakuje. Tu przechodziłem po tym moście ze smocznego kręgosłupa. Wow. Ile razy byłem w Sovngardzie, zawsze to było na mnie wrażenie. Słuchajcie, gdyby tutaj ukryć elementy interfejsu, czyli pasek zdrowia, kondycji oraz kierunkowskaz, tak to sobie nazwijmy. Bo z tego wyszła fajna tapeta. Bez kitu. Ale póki co wejdźmy do komnat męstwa, czekolwiek to się nazywa. I zobaczymy, kogo tu jeszcze spotkamy. Był Ulfric, był Kodlak. Ciekawe, czy jest ktoś jeszcze. Witaj. I z Gramor? O kurde. Nie zawitał nikt, od kiedy Alduin zastawił tu sidła duszy. Z rozkazu Shora schowaliśmy broń i weszliśmy w Woal Mgły. Troje jednak czeka na twój znak, by zesłać furię na groźnego wroga. Gormlight nieustraszona, w boju zaprawiona. Hakon odważny z kułakiem ciężkim. Felgir stary, w dal patrzący i posępny. I skoro może, że co? Tylko w ogóle o przypomnieniu, i Isgnamor, moi kochani. To jest legendarny wojownik Zatmory i dowódca 500 towarzyszy. Okej, no czy to już widzę, że są naprawdę creme de la creme. Jest Isgnamor, bohater z Sovngardu. Kogo tu jeszcze mamy? Bohaterka jakaś. Czy to są sami bohaterowie z Sovngardu?
A to chce się dosężyć. Może zobaczymy kogoś ze znajomych. Ulfgar Wieczny. Hundur. Za tobą długa podróż. A coś powiecie? Do tej trójki wojowników pójdziemy sobie za moment. Ja to póki co chcę skorzystać z okazji, że jesteśmy. I dowiedzieć się wszystkiego. No zobaczy, nie możemy talerzy wziąć tym razem. Jutgen Wiatr to władny? On chyba jest mistrzem Patronaxa, albo jego pierwszym uczniem. Jakoś tak. Dobra, Isgramor, spokojnie. Tylko w tym Jutgenie było głośno. Szukaliśmy jego rogu, jakby nie patrzył. I udało nam się go znaleźć. Ja no, nie wiem realnie kto jest kim. Ale Jurgen to jeden z geniuszy drogi i głosek, sobie to nazwijmy. Możemy teraz przypieczętować zgubę Alduina. Powiedz słowo, a ze wzniosłymi sercami pośpieszymy, by zabić żmija, gdziekolwiek się kryje. W to nie wątpię. Trzymajcie się, truchowie. Naradźmy się, zanim na ślepo dołączymy do walki. Mgła Alduina to coś więcej niż pułapka. Jej cienisty półmrok jest jego tarczą i kryjówką. Ale dzięki połączeniu głosów, zjednoczeniu naszej waleczności, możemy rozwodzić mgłę i zmusić go do walki. Felgir ma rację. Pożerać światów tchórz boi się ciebie, smocze dzieci. Musimy przegonić mgłę, krzycząc razem, a następnie dobyć ostrzy w desperackiej walce z naszym czarnoskrzydłym przeciwnikiem. Okej. Czyli czyste niebios na sam początek. Niech będzie. Proszę bardzo. I kto by się spodziewał, że będziemy walczyć wraz z trójką tych, którzy przegonili po prostu Alduina w przyszłość. Tutaj no... Nie ukrywam, że... Jest to coś, co robi na mnie zawsze fajne wrażenie. Ponieważ jednak to się zebrała czwórka bohaterów tego świata. I to nie byle jaka czwórka. Smoczo dzieci oraz pierwsi rywale Alduina, którzy go odesłali w przyszłość właśnie za pomocą smoko grzmotu, a następnie prastarego zwoju. Za po naszej scenie. Dobra, krzyczmy. No, no chodźcie, no. Słuchajcie, trzeba krzyczeć. A zaczekacie. A bohaterowie? Nie możemy walczyć z przeciwnikiem w tej mgle. Oto krzyczcie ze mną. Połączmy nasze krzyki. Luk! Okej, okay, trochę tam mgła ustąpiła. Fenmul Rik! Alduin ustąpił, że jednak to zniweczy. No ja już krzyknąłem, a wy? Po co zagadaliście? Dobra, poczekajmy te parę sekund jeszcze, aż krzyk zejdzie. Tu jeszcze trochę mgły zostało, ale już niewiele. Czy znowu Alduin będzie krzyczeć i... będzie się od walki migać? Tak jest. Ma to sens, Hakon. No może. Pokonaj Alduina. O, co z innym krzykiem przede wszystkim. O, chodź tu Alduin. Mam dla ciebie piekło przygotowane. Karstak, przyjacielu. Dobra, poszło. I weźmy jeszcze smokogrzmot. Tylko właśnie, gdzie jest Karstak? On to powinien być.
Karstak. No nic, tak też sobie damy radę. Jestem przed świt. Po prostu lokujmy cały czas. Poprzez krzyk. I powinien być nasz. Jest 3 na 1. Może być 5, bo niemalże 6. Chociaż w sumie czemu by nie zdobyć 6? No i tak może być. Smokogrzmot snów. Ale to nie są niebo słabszy od Karstaga. Ale i tak, niech was to nie zwiedzie, że tak go bijemy, bo bez kowalstwa ta walka byłaby dość trudna. Ale możliwa do wykończenia naprawdę szybko, mimo wszystko. Po prostu trzeba by bardziej uważać na jego meteorydy, czy cokolwiek, co on z nieba przywołuje. I dałoby go po prostu pokonać. O, teraz już musi paść. Chyba nie ma wyjścia już. I tyle by z niego było. No! I to rozumiem, znaczy jedna dusza za Alduina wpadła. Ale zawsze coś. Sun. Zguba Alduina została przypieczętowana w końcu. A Sovngarde oczyszczone z jego podłych pułapek. No tak. Już zawsze będą śpiewać o tej walce na dworze Shora. Lecz twoje przeznaczenie leży gdzie inaczej. Gdy dotrwasz kresu swych dni, być może powitam cię ponownie. No, to się wciepiłeś, musisz zbroić, bo już jest kolejka po mnie. Czujesz się w gotowości, by wrócić do żywych. Powiedz tylko, a odeślę cię z powrotem. I słuchajcie, to już w sobie niczego więcej nie możemy zrobić. Więc odsyłamy do Tamriel po prostu. Teraz wróć do Nil z tym skarbem od Shora, mojego lorda. Krzykiem, który sprowadzi bohatera Sovngardu w chwili potrzeby. Przyda się. No i słuchajcie, w ten sposób zakończyliśmy właśnie wątek główny Skyrim. Jesteśmy na gardle światła z powrotem. I zobaczmy sobie ten nowy krzyk, który zdobyliśmy. To powinno być tutaj, za wmęstwa. To co przywołuje trójkę, z którą walczyliśmy z Alduinem. To było bardzo dobrze na Karstaga. Okej. Okay. Ile smoków, wow. Paturnax. Czy ty masz coś do powiedzenia? O kurde. Aleś się wygiął. Najstarszy. Ten, który przyszedł przed wszystkim i który był zawsze. Teraz go już nie ma. Ale wiesz, powiem ci, że niczego nie żałuję. Natura. Alduin Vahlandani. Gdybym uważał inaczej, nie pomógłbym ci. Mogę w to uwierzyć. To musiało się stać. Alduin, zaślepiony Pachrok, własną arogancją, o
odleciał daleko od ścieżki prawych uczynków. Nie mogę jednak świętować jego upadku. Su tiras, achst okmach. Był mi kiedyś bratem. Świat nigdy nie będzie już taki sam. Może będzie lepszy. Kto wie? Cieszy mnie, że tak uważasz. Przynajmniej wciąż będzie trwał. Gryklos Lej. Nawet mój wzrok nie sięga poza horyzont końca czasu. Nic koraf, zeim dinoxetit. Musimy jak najlepiej wykorzystać nasz czas na tym świecie. Oj, masz rację. Zapominam się. Krozis. Solos mit fagdon. Melancholia to skuteczne sidła na smoka. Skoro tak uważasz? Zwycięstwo jest wielkie i szarot krongrad. Ci, którzy mają oczy, dostrzegą odbicia jego echa we wszystkich nadchodzących wiekach. Rozkoszuj się zwycięstwem, Dovahkiinne. To nie są ostatnie zgłoski zapisane twą ręką na kartach historii. To na pewno nie. Gora! No i słuchajcie, w tym momencie zakończyliśmy cały wątek Skyrim. Najważniejsze gildie poboczne oraz wątek główny. Ale to jeszcze nie koniec naszej serii. Mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. I zacznijmy może od Labiryntianu, gdzie to powinniśmy sprawdzić jedną rzecz. Przenieśmy się tam w tym układzie. I tutaj chciałbym zobaczyć przede wszystkim, czy mamy wszystkie maski. Mamy. Możemy więc udać się do sanktuarium, które tu się znajduje i odebrać sobie nagrodę, którą mamy do zdobycia. O, tylko cały śnieżny gdzieś jest w okolicy, nie ma co się martwić. Otóż musimy tutaj wejść do tego sanktuarium. Tutaj znajduje się pismo wyjętego z Bira. Oraz leży jeszcze zamiana maska, która została upuszczona. A tutaj mamy po pierwsze są trzech kapłanów. Trudnych jest tylko 5, a masek mamy 8. Czyli jest mały problem, bo jedna po pierwsze da się jedna maska. Co należy zrobić, to założyć drewnianą maskę po to, żeby móc się przenieść. I to już mamy wszystko tak, jak być powinno. I mamy jedynie, no tutaj puste kufry jeszcze w pokoju. I niestety nie możemy nigdzie wyjść. Więc po prostu skorzystajmy z tych popiersi i włóżmy te maski. Po to, żeby otrzymać coś, a co zdecydowanie zasłużyliśmy i ciężko zapracowaliśmy. Jest to pierwsze Konarchika. Z unikalną maską Konarchika właśnie, która posiada bardzo potężny efekt i jest najsilniejszą ze smoczych masek. Jednakowoż ja z niej korzystać nie zamierzam, ponieważ jej efekty mi nie są do niczego potrzebne. Maska Konarchika przy niskim poziomie zdrowia ma szansę na uleczenie noszącego i zranienie pobliskich wrogów. Tylko że czego ta maska nie mówi, to, że oprócz tego efektu, który odpada się na 15% punktów życia, pojawi się jeszcze smoczy kapłan, który będzie walczyć dla nas, czyli będzie naszym wsparciem. Po zdjęciu tej maski drewnianej, oczywiście się przenosimy z powrotem i myślę, że możemy już wszystko ładnie odłożyć na miejsce. Tylko trzeba pokonać jeszcze jednego trolla, żebyśmy mogli w ogóle stąd wyjść.
O, ma podwach 2. Okej, on jest gdzieś tam. No proszę, tutaj jest nawet. Czyli daleko od nas nie był. Zbierzmy go sobie. I ja te maski pozwolę sobie po prostu odnieść. Jeszcze gdzieś jest wróg. Kolejny troll. A jeszcze 2 będą. Okej, nie ma problemu. Tamtejszy troll idzie czy nie idzie? Chyba nie idzie. To my przyjdziemy do niego. A, bo jest zajęty cienistym. Oż, to jeden. Słuchaj, dzięki tobie nie mogę podróżować szybko do domu swojego. Okej. Dwór nad jeziorem, przenieśmy się. I moi drodzy, powoli będę się szykować między odcinkami na walkę z jeszcze jednym przeciwnikiem, na którego nie mogę pójść od razu, mimo tego, że bardzo bym chciał. No hej, Bombel. O, dzięki, dzięki. Zielona szata? Kurczę, ja tego chyba nigdy nie miałem w ekwipunku, czy... Te szaty kolorowe są dostępne, tylko pytanie, jak je zdobyć? A, no nic. Dobrze, idziemy sobie do posiadłości. Jak już mówiłem, czeka nas jeszcze jedna walka z przeciwnikiem, który jest nieco słabszy niż Karstak, ale też równie potężnym. I może być podczas tej walki no naprawdę śmiesznie. Zwłaszcza, że ten przeciwnik potrafi bardzo mocno uderzyć i nieco nam skomplikować po prostu życie. Ja tu sobie schowam większość tych zwoi, ponieważ mi się nie przydadzą, za wyjątkiem tego burzy ognistej. I myślę, że tutaj schowamy też te maski, żeby wszyscy nas niepotrzebnie nie obciążały. Ta jedna maska, to też tutaj chowaj wszystko. Pancerz. Tak więc szykujemy się na walkę jeszcze jedną, niemalże ostateczną, którą obejrzycie w kolejnym odcinku. Również odcinek kolejny może być krótszy. Wszystko zależy od tego, jak uda mi się wyrobić z walką. Być może jeszcze będzie czas na jedno, dwa zadania. Ale jeśli nie, to w tym momencie już raz wam daję znać, że być może to będzie krótszy odcinek po prostu. Tak czy tak, gram dla was. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się już za sekundkę. Hej, hej, pa, pa.